Nazywam się Marta Wiejczko, a oto moja historia. Jest dobrze, jest ostatnie 150 metrów. Do mety. To są mistrzynie Europy. To są mistrzynie Europy. W jakim stylu, w jakiej klasie. Wytrzymać piękne zwycięstwo końca. W tym pierwszym wyścigu i teraz. Ostatnie 50 metrów. Nikt nam tego złota nie odbierze. Uprawiam wieślarstwo wyczynowe od 2010 roku. Wtedy to prezes Henryk Wichrowski z klubu wieślarskiego Wisła Grudziądz zaprosił mnie na pierwsze treningi. I tak pojechałam na obóz do Zakopanego i tak już zostałam, bo każde nowe osiągnięcie było dla mnie czymś ważnym, fajnym i chciałam więcej. Moi rodzice trenowali wieślarstwo. Moja mama jest srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich z Moskwy. Mój tata też pływał na dobrym poziomie. Tak oto ja jestem. Moi rodzice uprzedzali mnie, że to jest ciężki sport. Moja mama bała się, czy sobie poradzę. No ale gdy zobaczyła mnie ścigającą się z innymi, to myślę, że zmieniła zdanie i widziała we mnie potencjał. W wioślarstwie bardzo lubię to, że to jest sport wytrzymałościowo-siłowy i ja chyba mam te dwie cechy w sobie i jest mi łatwiej z tego względu, że jestem wzrostowo dobrze dobrana i lubię rywalizować. Płyną po triumf na Starym Kontynencie. Mamy złoto! Będziemy mieli Mazurka Dąbrowskiego w stylu nieprawdopodobnym Ukrainki. Drugie będzie jeszcze walka o miejsce trzecie. Mistrzynie Europy! Każda łódka posiada na dziobie kulkę ochronną, falochron i uchwyt do mocowania numeru startowego. Z kolei na rufie znajduje się ster i płetwa mieczowa. Bardzo lubię to uczucie, kiedy przyjeżdżam z nowym medalem i mam taką półeczkę i gwoździki powijane i zawieszam kolejny medal. I to jest coś bardzo niesamowitego, bo wiem, że to, co robię, to jest ważny element w moim życiu. I to chyba bardziej mnie napędza, że o, jest wolne miejsce, to muszę jakiś medal przywieźć kolejny. Moim największym sukcesem to jest ten sezon 2018, w którym zdobyłyśmy złoto na Mistrzostwach Europy i złoto na Mistrzostwach Świata seniorów. Cieszę się, dziewczyny, niesamowicie.